Witam serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki. Witam na dzisiejszym posiedzeniu pana burmistrza Roberta Dornę, pana mecenasa, gości, którzy przybyli, w tym panią prezes zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, panią Annę Radziszewską, z członkami zarządu, i przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Piotra Ławniczaka. Witam serdecznie dyrektora do spraw inwestycji i utrzymania ruchu Firmamika S.A. pana Tomasza Machaja, łącznie z panią mecenas, panią Olgą Bystrzycką. Witam serdecznie panią urbanistki. Panią Judytę Hess, panią Sylwię Jambrożek, które przygotowywały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Witam pana prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych imieniem Bolesława Chrobrego, pana Aleksandra Manikowskiego wraz z członkami zarządu. Witam panie radne, panów radnych, mieszkańców, którzy przybyli na to posiedzenie, oraz przedstawicieli lokalnej prasy. Witam też, przepraszam, jeszcze witam pana Piotra Kuszyńskiego, który jest przedstawicielem firmy Kontur. Myślę, że nikogo nie pominąłem. Witam oczywiście pracowników, referatów Urzędu Miasta i Gminy, którzy będą nam tutaj referować w osobie pani Marzeny Hoffman, i witam pracowników referatów, dzięki którym to nasze posiedzenie może odbyć się sprawnie od strony technicznej i organizacyjnej. Na początku, szanowni państwo, chciałbym przybliżyć przesłanki do tego naszego spotkania, dlaczego zostało ono tutaj zorganizowane. Sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ulic Mickiewicza, Dworcowej i Polnej już toczy się ponad 2 lata. Dlatego postanowiłem w dniu dzisiejszym zorganizować to specjalne, można powiedzieć, posiedzenie wspólne Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki, po to, żeby głównie panie radne, panowie radni mogli zapoznać się z całokształtem zagadnienia, tak pokrótce. Mamy tydzień czasu na to, żeby przemyśleć wszystkie aspekty omawianego tematu, abyśmy mogli za tydzień, w czwartek, na sesji podjąć osobiste, po głębokich przemyśleniach, decyzje związane z przyjęciem uchwały dotyczącej tego tematu, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z ulicami Polną, Mickiewicza i Dworcową. Proponuję taki tutaj porządek, żeby w pierwszej kolejności oddam głos panu burmistrzowi. Oczywiście radni mogą później też włączyć się do dyskusji, a po przedstawieniu spraw, które są związane z tabelką, która jest załącznikiem do przedmiotowej uchwały, w tej tabelce się znajdują wszystkie uwagi, które pan burmistrz odrzucił w postępowaniach, w kolejnych wyłożeniach tego planu. Dlatego też po zapoznaniu się z przyczynami tych
że tak powiem, decyzji, będzie czas na to, aby każda ze stron, każda osoba zainteresowana tym planem, firma mogła zabrać głos. Właśnie po to jest zorganizowane to spotkanie, żeby każdy mógł nam jeszcze raz, powtarzam, radnym, bo to jest spotkanie, zebranie tego wspólne posiedzenie komisji zwołane po to, żebyśmy my radni mogli powziąć już pełną informację na temat tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i abyśmy mieli jeszcze czas przez tydzień przemyśleć tą sprawę. Jeszcze będzie za tydzień, w najbliższą środę, posiedzenie komisji, na której jeszcze też będzie można te niektóre wątpliwości sobie wyjaśnić, aby już naprawdę na sesji nie było żadnej wątpliwości z naszej strony, żebyśmy mogli podjąć decyzję zgodnie z własną wolą i po przemyśleniach, po zapoznaniu się z całym materiałem dotyczącym tego zagadnienia. Zatem, Szanowni Państwo, przedstawię porządek dzisiejszego posiedzenia. Pierwsze to jest otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Na podstawie obecności radnych informuję, że na 15 radnych jest nas teraz 13. Możemy podejmować opinie na tym posiedzeniu, jeżeli takie by wystąpiły. Następnie mamy przyjęcie porządku obrad, zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic Mickiewicza, Dworcowa, Polna. Następnym punktem wolne głosy i wnioski i zamknięcie posiedzenia. Przewiduję, że no, posiedzenie to będzie trwało może nawet parę godzin. Zatem jeżeli będzie potrzeba zarządzenia przerwy, bardzo proszę dać mi jakiś sygnał, żebym mógł tą przerwę zarządzić. Wolne głosy, Szanowni Państwo, będą właśnie przeznaczone dla wszystkich osób, które znajdują się na sali, czyli przedstawicieli firm, przedstawicieli rodzinnych ogródków działkowych i mieszkańców. I bardzo proszę, aby te wolne głosy były poświęcone tylko i wyłącznie temu tematowi, któremu jest poświęcone dzisiejsze posiedzenie. Żadne inne tematy nie powinny być tutaj poruszane. Proszę je zostawić na posiedzenie komisji w środę, no i na sesję. Także bardzo proszę się przychylić do mojej propozycji i myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, czy panie, panowie radni macie jakieś uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę. Kto chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan Sławomir Śniegowski. Panie przewodniczący, ja mam pytanie techniczne. Czy burmistrz Wieczór zaszczyci nas swoją obecnością dzisiaj? Ma pan taką wiedzę? Nie mam takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Z tego co wiem, Szanowni Państwo, pan burmistrz Wieczór jest na zwolnieniu lekarskim, więc zapewne nie będzie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia. Bardzo proszę, pan Bartosz Sobański. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam pytanie, wydaje mi się, że też techniczne. Powiedział pan przewodniczący o tym, że goście nosi na galerii będą zabierali głos w wolnych głosach i wnioskach. Tak. W temacie tego projektu przedłożonego. Czy punkt zapoznanie się z projektem uchwały będzie kończył się podjęciem przez nas opinii? Nie, na dzisiejszym posiedzeniu komisji nie przewiduję podejmowania żadnej opinii, dlatego to, co powiedziałem na początku. Spotkaliśmy się po to, żebyśmy od wszystkich zainteresowanych stron przyjęli
pełną wiedzę do tego, aby móc po przemyśleniach w przyszłym tygodniu na sesji, wcześniej na ewentualnie na połączonych komisjach czy na komisji jednej podjąć opinię. Bardzo dziękuję, to doprecyzowanie rozwiało moje wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę, zatem zamykam dyskusję w tym punkcie posiedzenia i przechodzimy do kolejnego. Przegłosujemy teraz porządek obrad. Zatem, szanowni państwo, zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść rękę, przycisnąć odpowiednie pole na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu. W kolejnym punkcie mamy zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic Mickiewicza, Dworcowa, Polna. Bardzo proszę pana burmistrza o wprowadzenie do tego tematu. Dobrze, zarządzam 5 minut przerwy na techniczną, na przełączenie się do projektora.